Ta edycja Azji Express jest wyjątkowa, gdyż nie tylko wybrzmiewają sami uczestnicy, ale również relacje między nimi. Myślę, że nie bez znaczenia jest to, że część uczestników chciała wziąć udział w programie już dużo wcześniej. To powoduje, że pojawia się taka determinacja, motywacja, prędkość, ale też radość przeżywania tego, co się dzieje w programie, bo ci ludzie, którzy się sami zgłaszają, już wiedzą, na co się piszą, więc mieli też czas na to, żeby trochę kontemplować, trochę zwiedzać, no ale przede wszystkim biec. Ta edycja jest najszybszą z wszystkich, jakie dotychczas powstały. Uczestnicy mają tak zawrotną prędkość, że ja, niczym uciekająca panna młoda, muszę przed nimi zwiewać, żeby mnie nie dogonili. I jest to prawdą, że muszę szybko wsiadać do busa, ponieważ zdarzało się, że nie byłam pierwsza na mecie. Po prostu muszą poczekać. Kolejność się... No nie zdarzyło się to bardzo często. Natomiast wtedy decyduje kolejność przybycia na metę, a ja po prostu wtedy ich loguję do księgi w kolejności przybycia. Każda edycja jest inna, ale łączy je to samo. Ludzie, którzy biorą udział w programie, w którym jest tak ciężko, wychodzą spoza strefy swojego komfortu i wcale nie jest prawdą, że prowadząca ma łatwiej, bo kiedy jesteśmy... Stoimy w deszczu, stoimy razem w deszczu. Kiedy broczymy w błocie, razem broczymy w błocie. I to jest zarówno trudny program, format dla uczestników, jak i dla całej produkcji. Natomiast jedno jest pewne, to tak łączy, te wspólne doświadczenia i emocje przeżywane tak łączą, że muszę przyznać, że po każdej edycji mamy grupę, piszemy, wspieramy się, każde nasze nowe projekty, jesteśmy razem i mam nadzieję, że po tej edycji będzie dokładnie tak samo. Jestem wielką fanką tego programu. Ja zawsze powtarzam, że przez to, że byłam uczestniczką kiedyś reality show, to wiem dokładnie, jak ciężko jest uczestnikom. Mam ogromne pokłady empatii w stosunku do nich. Natomiast ta przygoda i ten format to jest program, który uwielbiałam już dużo wcześniej, niż pojawił się w Polsce, więc chyba jestem właściwą osobą na właściwym miejscu.